Hej, z tej strony Stan, witam was ponownie w World of Baldur's Gate. Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby ruszyć do kopalni na Szkel i zacząć główny wątek. Znaczy kontynuować, a nie zacząć. Na początek odpoczniemy. Mam kilku Czego rannych. chcesz? O, nowy dialog. Mogliśmy go Bez trochę lepiej wątpienia. poznać dzięki temu dialogowi. Bardzo ciekawe te rozmowy. Krasnolud, którego nie znam. Założę się, że niewiele ci Zabójca? już życia zostało. No dobra, zabójca. Jak sobie żyć? Tylko jeden krasnolud? Nie postarali tak? się. Zgadzam. Dlatego umarł w sekundę, no błagam. Topór bojowy plus jeden. O co chodzi? To wszystko. To miało mnie zaskoczyć? Mamy trzy dzikie psy i które leczenie chyba jedno. Już nie jestem pewien. Zrobię to. Szukajmy wszystko. Troszkę złota. Sobie przypominam, dlaczego no jest podróżowanie z mikstura. tobą było zawsze takie fajne. Szła chyba ponad 40 mikstur leczenia różnego rodzaju. Oczywiście. No dobra, spotkaliśmy jednego nowego zabójcę, ale czy coś jeszcze tutaj będzie? Musimy się rozejrzeć. Zanim wejdziemy do kopalni, zaczniemy przebijać się przez te koboldy. Niedźwiedzie. Kuchwale, Helma. A, ktoś tu idzie. Kuchwale, Amn. Wy tam, stójcie. Strażnik wspomniał o pryzmie. Tym też musimy się zająć. Zrobię to. Znaczy nie musimy, ale chcę to zrobić. Powoli jak zwykłe niedźwiedzie, tylko biegną na mnie. Szarżują. O, pierwsza grupa koboldów. Nie mam do tego serca. Ale nie mam natługu. Tylko krótkie miecze. No z takim zaopatrzeniem nie stanowią wyzwania. Wątpię nawet, żeby te, które są uzbrojone w ogniste strzały, mogły nam jakąś większą krzywdę wyrządzić.
grupa żołnierzy? Co oni tak tutaj stoją? Odstąp, obywatelu! Nie mamy tu czego szukać. Czy to jest po prostu taki patrol? Żaden z nich nie ma imienia? Odstąp, obywatelu! Odstąp, obywatelu! No cóż, chyba ich zostawimy. Też to trochę dziwne, że są tak ustawieni w środku lasu. Nie nasza sprawa. Po prostu banda pustych NPC-ów. No, kolejny zwariowany jasnolud. Niestety, ja nie wiedzieć. Uratujmy go. Uciekasz? Myślałem, że jeszcze pogadamy. Tu jest następna grupa. Mój honor to moje życie. Zaskoczyły mnie. Tu jestem. Skończyła mi się ludzka kulotnia. Co zrobię? Co zrobię? Zniknął mi ten gaz na lodę. Myślałem, że jeszcze z nim porozmawiam. Mów, bez wątpienia. Słucham, oczywiście. Albo i dołączę do drużyny? A nic z tego. Przynajmniej zdobyłem nowe zaklęcie. Przywołanie potwora 2. Tak? Szybki save i ruszajmy. Kolejny patrol. No nie, jeszcze tych smetków brakowało. Te ich odgłosy umierania. Takie smutne. Kapitan koboldów. Potrzebujecie z braku kogoś? Helm z błogosławieństwem, Helm. Aha, zwykła leczenia. Prizma. Podejdźmy do niego. I zapiszmy grę, bo za chwilę czeka nas walka. A, cudowne stworzenie. Będziesz moim najwspanialszym dziełem. I pojawia się szary wilk. Żaden z tych, którzy sprzeciwili się szaremu wilkowi, nie przeżył wystarczająco długo, by o tym opowiedzieć.
uderzać, nie mieliśmy wyboru. Czego uderzył? O co chodzi? Bez wątpienia. Za połowę życia. Magiczny miecz i trochę strzał. Tak. Zobaczmy, co to za broń. Miecz długi, plus 2. Dodatkowe obrażenia od zimna. Idealny dla Kalida. Mów, zgadzam. Już niedługo skończę moją pracę. Jestem przy twym boku. Czego chcesz? Niestety, Blizm umarł. Podążamy ścieżką prawości, ścieżką Helmy. Szmaragdy. Też w sumie. Nie wiem, czy są potrzebne do zakończenia zadania. Z waszego postępku. Spadła nam reputacja, 1000 doświadczenia. Był to czyn prawdziwie szlachetny. Teraz sobie przypominam, dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Za chwilę wkroczymy do kopalni. Jestem przy twym boku. Tam nam jeszcze mały kawałek mapy do zbadania. Dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne? Tutaj już się dalej nie da przejść. Ten skrawek zostawimy, bo nic tutaj na pewno nie będzie. Odstąp, obywatelu. Odstąp, obywatelu. Musimy porozmawiać z Emersonem. Chyba żaden z tych udzielców. Kto zabił szczura? A, tutaj stoi Emerson. Chcecie się z dziewko rozejrzeć po mojej kopalni, co? Nie był zbyt miły, ale nie ma tu znaczenia, wchodzimy. Odstąp, obywatelu. Na początek odpoczynek. Jestem górnik Gordon. Zmęczony. Aha, wspomniał tylko o koboldach. Zostawcie nas, mamy robotę. Małe diabły są wszędzie. Przerażające.
Górnik Ding. Chyba kaszle krwią. Prosił nas o to, żeby przekazać jego koledze sztylet. Możemy to zrobić. O, naprawdę odważne te koboldy. Skoro już na pierwszym piętrze są. W pierwszym poziomie. Górnik Bob. Zostawcie nas, mamy robotę. Dobra, idziemy na niższy poziom. Nie ma raczej sensu eksplorować wszystkich tuneli. Wątpię, żeśmy tutaj znaleźli coś nowego. Zrobię to. Na pomoc! Uratujmy górnika przed koboldami. Zginiesz z mojej ręki! Być tępione bez litości. Wygląda na to, że przeżył. Pogadajmy. Nie mam do tego serca. Pogadajmy z nim jeszcze raz. O, reputacja plus jeden szła. Maksimum reputacji mamy. Zawsze takie fajne. Zerknę na chwilę. Reputacja heroiczna 20. Była maksimum 24. Towarzystwo jest jedną z podstawowych zalet tej drużyny. Dziękuję. Szukajmy za górnika Kyla. Czyn prawdziwie szlachetny. I oddajmy mu ten sztylet. Gorion był wydumny z szybki zapis. Podążamy ścieżką prawości, ścieżką Helma. Jest Kyle. Tak ciemno tu na dole. Widzicie doświadczenia. Ile mi brakuje do poziomu? Bardzo dużo. Poszukajmy zejścia na trzecie. Piętro. Nie wiem, czemu ciągle mówię piętro. Zostało być tępione bez litości. Jakieś dziwne przyzwyczajenie. O, strażnik zabił kobolda. Niesamowite. Myślałem, że oni są tylko dla ozdoby. Chcesz walczyć? Już, ja ci uciekaj, pokażę. Albo gin!
martwy strażnik. I grupa koboldów. Uciekaj albo gin! Zło zawsze się ugnie przed odwagą i honorem. Uchwalę Helma! Uciekaj albo gin! To wszystko 5 doświadczenia. Zabije z 1000 koboldów i wpadnie level. Albo nawet i więcej. No, schodzimy niżej. Przedostatni poziom. Oczywiście. Witają nas zwłoki. Nic nie ma przy sobie ten górnik? Powinien mieć pierścień. O, jeszcze w pułapkę wszedłem. No nic tutaj nie leży. Za kawałek dalej jest ten pierścień, o którym myślałem. Pierścień z nefrytem Józefa. Można go oddać jakiejś kobiecie w Naszkel. To tyle na tym piętrze, nie mamy niczego więcej, co by nas interesowało, tylko przejście niżej. Kilka pułapek. Duegar? Naprawdę? No, dodali zabójców. Dranie. Mamy się z nimi zaprzyjaźnić i pójść na herbatkę, co? Bierzmy się za nich. Olej szybkości. Czym mogę pomóc? Złodziej. Kapłan. Mam dwóch kapłanów. Może też jakiegoś kielicha szybkości powinienem wypić. Potrzebuję jedynie spróbować. Ale mu przywalił. Straszne uderzenie. Ja też jestem za połowę życia. Trzeba sobie utknąć. Kalit awansował. Na Helma. Zło musi być napisane bez litości. Uciekaj albo gin! Dobra, skoro ucieka, zabijmy złodzieja. Jestem chętna i gotowa. Ale Raimon jako jedyna nie ma mikstury leczenia. Coś się stało? Zrobię to. No i wygraliśmy z nimi. Zasłużyliśmy na odpoczynek. Ten jeden uciekł. Co, on przeszedł do następnej lokacji? Nie wierzę w coś takiego. Żebym miał taką możliwość. A jednak jest tutaj. Naprawdę. Nie mam do tego serca. Śmierć mi nie dopadnie. Oczywiście. Magiczna tarcza, topór. I fajny hełm. Mam nadzieję, że te przedmioty nie zniknęły, które mieliśmy tutaj. Dobra, ciągle leżą. Bez wątpienia. Jestem przeciążony przez ten złom.
plus 1 do wyrzucenia, plus 2 do wyrzucenia. Nie wiem, co z tym zrobić zwyczajnie. Rozdajmy punkty. Tu jestem. Zwarta i gotowa. Magiczna zbroja płytowa i topór. Puste mikstury szybkości. Magiczna kusza. Mów, zrobię to. Słucham. Chyba niczego nie pominąłem. Posprawdzajmy to. Plus jeden do wywalenia. Czy ktoś ma zwykłą zbroję płytową? Nie. Zbroja płytowa plus 4. Wow. Kreca pancerza minus 1. Co ja mam z tym zrobić? Nie, jemu zbroi nie będę zmieniać. Ta kolczuga ma klasy pancerza 4. Plus 1, plus 1, plus 3. No ale tak jak wcześniej, nikt nie korzysta z toporu. Mogę go zostawić na sprzedaż. A to chyba dla Kiwana będzie. Jest odrobinę lepsza od tej kolczugi, którą ma. Jest prawda cięższa, ale... No cóż, trudno. Jej mógłbym to założyć, ale ta jej zbroja pozwala jej na rzucanie zaklęć i zapewnia niezły pancerz, więc nie ma sensu. Ogólnie nie najgorsze przedmioty. Oczywiście. No, chciałem zapisać, że zaatakował mnie ten kobold. Ale co, armia? Teraz zróbmy zapis i zejdźmy na dół. Sporo tych bocznych tuneli, ale nic tam nie będzie. Nie przepadam ogólnie za to lokację. Ale strzelamy wszystkie kobolde. Mam do tego serce. Giniesz w mojej ręce! Zrobię, co w mojej mocy. Się o to prosisz. O co chodzi? Bez wątpienia. Mam do tego serce. Tu gdzieś będzie kilka pająków. Ból. O, jednak są nowe postacie. Nie mam do tego serca. Tego człowieka nie kojarzę w ogóle. Ale ma straszny głos. Zła postać. Zapiszę grę, dodam go na chwilę do drużyny i zobaczymy, kim on jest. Wiem, że on jest wyznawcą złego Boga.
Więc sam też będzie zły na pewno. Czas ruszać? Boże, tego odgłosy. Poziom trzeci. To jest jego klasa? Nie znam takiej. Sztylet maczuga. Chaotyczne złe, więc nie pasuje do naszej drużyny. Paraliżujący dotyk. Zmiana kształtu szlam. Przyjaciele. Ha, to jest złodziej. Zabijemy go, bo jest zły. Co jak co, lubię nowe postacie, ale... jeżeli tworzę drużynę o dobrym charakterze, nie mogę wprowadzić kogoś takiego. Bo dojdzie do walki. No i nie przepadam też za jego bogiem. Zrobię to. Zamieni się w galareta. Ale te odgłosy, które wydawał. Wow. Klimatyczne. Zaraz przytnę do właściwych rozmiarów. Uciekaj, albo mam do tego serca. Czarne pułapki. Na szczęście to było tylko kilka magicznych pocisków. Oczywiście. Zabierze cię śmierć! Serca. Ma inny kolor. Dlatego trochę się wystraszyłem. Ale nie. Wejdźmy do tego iglo. Czas na spotkanie z głównym złem. Bez wątpienia. O co chodzi? Rzućmy błogosławieństwo. Mów, zrobię to. Tak? Szybki zapis i jedziemy. Mój honor, jak sobie życzysz. Co? Jak Mula, hej. Się tu zostali? Kiedyś myślałem, że on jest człowiekiem, a on jest orkiem. O co chodzi? Bez wątpienia. Czym mogę pomóc? Helmie, do... Mów! Poddaję się. Nie ma kapitulacji. Umieraj. Tak? Mamy to. Oczywiście. Jeden kobold uciekł z lokacji.
Zgadzam się. Potrzebujecie moich usług? Czeka nas zguba. Życie jest. Uwielbiam Xana, ale nie wiem, czy pasuje do mojej drużyny. Charakterem pasuje, ale... Czy ja chcę mieć maga? Nie bardzo. Święty symbol Mulaheja. Słucha pierścień dla kapłana, ale nie mam już... Ups. Chciałem powiedzieć, że nie mam identyfikacji, a wrzuciłem to do Imoen, nie do Keiry. Buty uziemienia. Mogą być nawet dla niej. Pierścień świętości. Co by tu wyrzucić? Ochrony. Wyrzucę ten od pocisków. I dam go Kibanowi. Leczenie. A tutaj... Średnie leczenie. O co chodzi? Mów, zrobię to. Miesz krótki plus jeden. Pewne jest, że śmierć Mulaheja uwolni od strachu przerażonych mieszkańców Neszkil. Ty jednak nie umiesz się pozbyć niepewności. Półork mógł być przyczyną zła, które nawiedziło kopalnię, jednak brak żelaza nie jest wyłącznie jego dziełem. Listy Mulaheja potwierdzają twoje podejrzenia i choć niewiele w nich wskazówek dotyczących kryjówki jego kohort, muszą mieć one jakiś związek z opryszkami, którzy pustoszą ostatnio nadbrzeżną drogę. Rozdział czwarty. Twoje towarzystwo jest jedną z podstawowych zalet tej drużyny. Czego? Słuch, zwarta i gotowa. Dobrze nam idzie. Czy jeszcze tutaj jest do podniesienia poza tą skrzynią? Chyba nie. Co to za zwoje? Wszystko już mam? O, niestety każde naklęcie już znam. Topór bojowy. A, to już było. Krótki miecz, miecz Xana. To tyle. Tak? Pogadajmy z nim i uwolnijmy go. Dodam go oczywiście na chwilę, żeby zobaczyć dialogi. Dzięki za wolność, przyjaciele. Zbyt długo tkwiłem w tych ponurych lochach. Ta? Mistrz zauroczeń. Ta specjalizacja też jest bardzo słaba, niestety. Zrywasz się, drżąc z zimna, choć noc jest ciepła i spokojna. Czujesz się tak, jakby ktoś przeszedł po twoim przyszłym grobie i przez moment zastanawiasz się, czy ten ktoś to ty? Nagle grunt się pod tobą zapada i lecisz w przepaść. Światło znowu rozbłyska, co nieco cię uspokaja. Przed tobą leżą opustoszałe kopalnie Neszkil. Przenikasz ściany i pokłady, schodząc coraz głębiej i głębiej, aż dostrzegasz rozdętą postać. To pogrążony w bezruchu Mulahi. W stanie nie lepszym od tego, w jakim zastała go śmierć. Zatrzymane w pół drogi do zaświatów, niesamowite widmo czeka na ciebie. Tuż przed nim unosi się w powietrzu kościany sztylet, czekający na dłoń gotową do pchnięcia. Masz pewność, że gdyby w płucach stwora zachowała się choć odrobina powietrza, miotałby w ciebie przekleństwa. Czeka na zabójstwo, śmierć poza śmiercią
i nie ma nadziei ani na jedno, ani na drugie. Odwracasz się plecami do ostrza, które z głuchym szczękiem upada na ziemię. Wystarczająca kara spotka tę istotę w krainie umarłych. Nie musisz jej więcej ranić. Zaskoczone i wdzięczne widmo Mulahia płynie i przenika przez ciebie, kierując się ku swej przyszłości, jakakolwiek by ona była. Zostawia w tobie część swego ja. Może z wdzięczności? Może byś ją przechował? I jest to iskierka nadziei, wypełniająca pustkę w tobie. Pustkę o kształcie sztyletu, pustkę, o której nie było ci wiadomo. Z głębin nadpływa krzyk wściekłości i kościany sztylet rusza, by wydrzeć ci serce. Budzisz się na ułamek sekundy przed uderzeniem i czujesz zimny pot spływający ci po plecach. Słyszysz głos, który powinien był pierzchnąć wraz z tym złym snem. Dowiesz się. Na Helma. Mieliśmy kolejny koszmar i prawdopodobnie zdobyłem kolejną umiejętność. Jak miło z jego strony. Nasza wyprawa jest daremna. Jaki on ma charakter? Praworządny, neutralny. No pasowałby do mojej drużyny, do cholery. Ma plus w sztyletach. Ale jego broń to miecz długi. Niestety nie potrafi się nim posługiwać. Prawda, wygląda epicko, ale... Co bez wątpienia. O, i mała zniknęła. Z tego co widzę. Więc muszę wczytać zapis, zanim ją wyrzuciłem. I wyjdziemy na zewnątrz kopalni. Zrobię to. Dzięki za wolność, przyjaciele. Zbyt długo tkwiłem w tych ponurych lochach. Zrywasz się? Tak? Mój honor to moje życie. Możemy to przeklikać. To widzieliśmy, co za umiejętność. Kolejny leczący dotyk. Oczywiście. Zbierajmy się stąd. Zginiesz z mojej ręki! Bez wątpienia. Gdzieś powinna być galareta. Oto i ona. Szary szlam. Nie mam do tego serca. Zabierze cię śmierć! Ciekawe, czy byłby przyjazny, gdybyśmy dodali do drużyny tamtego złodzieja. Raczej wyznawcę. Zrobię to. Tu gdzieś powinny być te najemniczki, których wcześniej nie było. By zniknęły na zawsze? Usunięto je?
No i mamy małą czarną plamę. Ale nie ma ich w tym miejscu. Więc na tym zakończymy ten odcinek. W następnym udamy się do Nashville odebrać nagrodę, potem do Beregostu. I zobaczymy co dalej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej.